Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby zapytać Akinatora o postacie z Sonika. Jeśli nie wiecie, co to jest, Akinator to jest taka strona, która odgaduje to, co masz na myśli. No to zaczynajmy. Zaczniemy od Sonika. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Nie. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? No... Nie wiem, jak to stwierdzić. Powiedzmy, że nie. Czy twoja postać nosi buty? Tak. Czy twoja postać jest prawdziwa? Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie. Czy twoja postać jest żółta? Nie. Czy twoja postać ma włosy na głowie? No nie, ma kolce. Czy twoja postać posiada kształt zwierzęcia? Tak. Czy twoja postać jest myszą? Nie. Czy twoja postać wyznaje ideologię komunizmu? What? Nie wiem, może? Czy twoja postać nosi kapelusz, czapkę, koronę? Nie. Czy twoja postać stosuje hipnozę? Nie. Czy twoja postać biega po ścianach? W sumie to tak. Czy twoja postać zna ninjutsu? Chyba nie. Czy twoja postać jest niebieska? No już chyba wie, o co chodzi. Czy twoja postać jest zabójcą? No nie. Czy twoja postać jest zła? Nie. Czy twoja postać jest znana za swoje szybkości? Tak. Brawo. Nie będę kłamał, kiedyś już próbowałem właśnie Sonika i dużo szybciej to odgadł. Teraz nie poszło mu tak dobrze, ale odgadł. Dobra, to spróbujmy jakiegoś przyjaciół Sonika. Może na przykład... To co? Tails? Pytanie numer 1. Czy twoja postać nosi buty? Tak. Czy twoja postać jest kobietą? Nie. Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Tak. Czy twoja postać walczy mieczem? Nie. Czy twoja postać używa pistoletów? Nie. Czy twoja postać jest zła? Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie. Zwierzęciem? Tak. Czy twoja postać jest niebieska? Nie. Czy twoja postać jest znana dzięki... No od niedawna tak. Czy twoja postać włada wieloma językami? W sumie... Ciężko stwierdzić. Nie wiem. Czy twoja postać towarzyszy bohaterowi? Tak. Czy twoja postać pracuje w Manchesterze? Nie? Czy twoja postać jest zabawką? Są też jako zabawki, ale... Powiedzmy, że nie. Twoja postać jest groźna. Nie. O, brawo, udało mu się. No nieźle. No to teraz Shadow. Czy twoja postać nosi buty? Tak. Czy twoja postać walczy mieczem? Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie. Czy twoja postać jest zła? Nie do końca. Ciężko powiedzieć, on ma strasznie dziwny charakter, ale... Chyba nie. Czy twoja postać ma włosy na głowie? Nie. Czy twoja postać ma brata lub siostrę? Chyba nie, nie wiemy za dużo. Czy twoja postać należy do gry League of Legends? Nie. Czy twoja postać... nie mogę dzisiaj czytać znowu. Czy twoja postać posiada broń? A w sumie... Miał broń w swojej grze, ale dobra, powiedzmy, że nie. Czy twoja postać jest zwierzęciem? Tak. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać jest jeżem? Tak. Czy twoja postać biega po ścianach? Czy on biega po ścianach? Dajmy, nie wiem. Czy twoja postać jest niebieska? Nie. Czy twoja postać ma srebrne włosy? Nie. Czy twoja postać jest z kolorem czarnym? Tak. Jest zielona. No przed chwilą powiedziałem... Udało się. Odgadł. Całkiem nieźle mu idzie. To może teraz by spróbować kogoś...
trudniejszego. Okej, spróbujmy teraz z doktora Eggmana. Czy twoja postać posiada broń? W sumie posiada broń. Te roboty to jest broń. Twoja postać jest zła, tak? Nie. Nie. Tak. Nie. Czy twoja postać nosi buty? Tak. Nosi maskę. Nie. Nie? Silnie umięśniona. Raz... Nie wiem. Jest człowiekiem? Tak. Ma specjalne moce. Nie. Nie. Emanos, tak. Jest grupa. Tak. Z artystą z... Co? Nie. Nosi imię zwierzęcia? Nie. Nosi wąsy, tak. Majestatyczne. Czy twoja postać używa zaawansowanego technologicznie sprzętu? Tak. No, udało mi się. No nieźle. Dobra, to nie było jeszcze też takie trudne. Spróbuję coś takiego, jakąś mało znaną postać. Za chwilę muszę na coś wpaść. Okej, wypróbujmy teraz Jetta z Sonic Riders. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie. Ma głowę zwierzęcia? Tak. Stoi na dwóch nogach? Tak. Nie. 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 No. Tak. Tak. Nie. 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 Co? Exo? Nie. W sumie to nie walczy. On ścigał się. Związek z kotami. Chyba nie. Tak. Duże ciało. Nie bardzo. Nie. 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 Czy pochodzi z internetu? Nie. 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 Tak. Nie. Nie udało mu się. Jednak Jet nie jest wystarczająco popularny. Ale dajmy mu jeszcze szansę. Weźmy... Kogo bym mógł zgadnąć? Weźmy Róż. Zobaczymy, jak mu z tym pójdzie. Czy twoja postać walczy? Tak. Nie, nie jest zła. Nie walczy mieczem. Nie jest dorosłym mężczyzną, jest dziewczyną, pochodzi z gry komputerowej, nie używa pistoletów, nie. Czy jest czarodziejem? Nie. Walczy stosując kopnięcia. Zobaczmy to tak. Ma czarne włosy? Nie. Jest człowiekiem? Nie. Z programu dla dzieci? Było w Sonic... Była w Sonic X, ale nie pochodzi stamtąd. Nie? Nie? Przebrała się za kobietę? Jak już jest kobietą i to napowiedziałem bez sensu. Nie wiem. Nie jest związana z tą firmą. Tak, nosi ubranie. Jest wrażeniem, jest. Jest smaczna! A... What? Nie wiem! Raczej nie ma. Tak, potrafi. O, udało się! Tego się nie spodziewałem. No nieźle, to było na tyle. Całkiem fajnie się bawiłem przy tej grze. Zostawię wam link. Naprawdę można sobie trochę tutaj pozgadywać. Fajne, fajne, naprawdę fajny program. No nic. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie!